7-tygodniowe konsultacje w sprawie Mediateki dobiegły końca kilka dni temu i choć wzięło w nich udział niespełna 1600 osób, to wynik jest jednoznaczny. Niemal 87% uczestników konsultacji opowiedziało się za budową nowej siedziby biblioteki. Około 10% jest przeciwnego zdania. Prawie 90% odpowiadających na konsultacyjną ankietę uznało, że proponowana lokalizacja jest dobra, choć spora grupa uważa, że trzeba będzie dokonać pewnych zmian w komunikacji miejskiej, by łatwiej było do nowego obiektu dotrzeć. Najważniejsze oczekiwane funkcje Mediateki to według mieszkańców biblioteka z książkami, audiobookami, e-bookami, games room, harcówka, małe centrum Kopernika Sowa i MIDI centrum. Respondenci chcą w nowym obiekcie oferty rozwijającej kreatywność i zainteresowania, sal na kursy i warsztaty, dostępności biblioboksów, książkomatów. Wokół biblioteki zdaniem największej liczby mieszkańców powinna być zachowana naturalna zieleń, choć nie brakowało też pomysłów wskazujących na potrzebę wybudowania parkingów czy ścieżek rowerowych, czyli tak krytykowanego w Suwałkach betonowania nawierzchni. Czy i kiedy nowa Mediateka powstanie? Dzisiaj jesteśmy na takim etapie przygotowania tej inwestycji, że dysponujemy projektem, który jest wszystkim do wglądu, dysponujemy kosztorysami, dysponujemy już pozwoleniem na budowę, dysponujemy częścią środków finansowych zewnętrznych i z uwagi na ten sezon taki letni, wakacyjny, no nie można tutaj z niektórymi osobami spotkać się, żeby porozmawiać o większym dofinansowaniu tego przedsięwzięcia, ale myślę, że wakacje zaraz miną i trzeba rozmawiać o tych dodatkowych, brakujących 10 milionach złotych, bo tak jak wspominałem, 7 milionów euro mamy zagwarantowanych już środków na realizację tej inwestycji. Wartość kosztorysowa, my tak szacujemy, w granicach 50 milionów, a wobec tego 20 milionów jest bez pokrycia. Ale jak zawsze do tego typu przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej potrzebny jest udział własny. Szacujemy oczywiście z grubsza, że ten udział własny powinien wynosić około 10 milionów, a te 10 jeszcze brakujących musimy skądś pozyskać. Skąd? Wiemy. Tylko właśnie no, trzeba nad tym popracować. A kiedy już będzie, to czy sięgnie do kieszeni mieszkańców, czy też oprze się nieco mocniej niż dziś na miejskiej dotacji? Wszak realizacja oczekiwanej oferty tania nie będzie. Biblioteka publiczna jest samorządową instytucją kultury. Samorządowa instytucja kultury ma odrębność organizacyjną, finansową. I wobec tego po wybudowaniu tego obiektu, ten obiekt będzie przekazany bibliotece jako gospodarzowi, przekażemy na własność, a wobec tego w założeniach ma być to obiekt wielofunkcyjny, obiekt taki otwarty i ta otwartość pojawia się tutaj w odpowiedziach respondentów. Widzimy, że młodzież oczekuje, żeby to było takie miejsce przyjazne dla nich, miejsce spotkań, miejsce, gdzie tam nie czuwa jakiś żandarm, nie stoi, czyli takie miejsce swobodnych spotkań. Tam mini ten amfiteatr i to wszystko, co tam jest przygotowane, bo przecież i Sowa będzie przeniesiona, i MIDI Centrum, to stworzy naprawdę bardzo szeroką ofertę. Ja wiem, że trzeba już myśleć, co z MIDI Centrum, bo ono w tym wydaniu, jak jest w tej chwili, za te 3-4 lata, no jest, będzie to przestarzała oferta i to musi być odnowione. Oczywiście Centrum Odkrywania Wyobraźni Sowa tak samo. Tu musimy się zmieniać, rozwijać, natomiast przestrzeń tego obiektu i jego otoczenie uważam, no, będzie świetnym miejscem do tego, żeby realizować różne przedsięwzięcia i wewnątrz tego budynku i na zewnątrz. Natomiast oczywiście do realizacji tych wszystkich funkcji są potrzebne środki finansowe. To nie ulega wątpliwości. My analizowaliśmy ten projekt pod kątem
kosztów jego utrzymania w odniesieniu do utrzymania obecnych tych placówek, gdzie biblioteka funkcjonuje. I widzimy, że praktycznie to jest, zrównuje się ze sobą, nie? Czy ten obiekt jako energooszczędny z fotowoltaiką nie powinien generować wyższych kosztów utrzymania niż razem wzięte te wszystkie lokalizacje w tej chwili. Natomiast to, co się będzie tam działo, no na pewno będzie wymagało zaangażowania, ale oczywiście tutaj są różne projekty, które zresztą Biblioteka Publiczna realizuje i na te działania wypełniające tę przestrzeń będzie można również sięgać po środki zewnętrzne, finansowe i tam to wszystko robić. Ja nie obawiam się, tylko zarządzanie tak pięknym obiektem wielofunkcyjnym musi być bardzo kreatywne, z pomysłami. I to jest wymaganie, które powinniśmy postawić przed dyrekcją właśnie tej instytucji. Jak zatem widzi to pani dyrektor? Tak jak do tej pory biblioteka działa, że tak naprawdę ze środków samorządowych, czyli miejskich, organizatora otrzymujemy, już nie mówię o płacach i o utrzymaniu budynku, to jest inna sprawa, na zakup zbiorów, czyli książek, to są środki, które otrzymujemy, i dofinansowanie projektów, które piszemy. To wszystko, co biblioteka robi na zewnątrz, a korzystacie Państwo z biblioteki, widzicie, ile biblioteka robi poza wypożyczaniem książek, to wszystko są projekty, które bibliotekarze piszą i zdobywają środki. I tak samo będzie w mediatece. Ze środków miejskich się tego nie da utrzymać. Ja mówię o działalności. Trzeba pisać projekty na różne działania zewnętrzne. Trzeba korzystać z tego, co mieszkańcy, użytkownicy sami wymyślą. Bo będzie tak, że będą organizacje pozarządowe, będą grupy formalne, które będą chciały tam działać i będą mogły działać. I one przyjdą z własnymi pomysłami, a często z własnymi środkami, które będą mogły tam spożytkować. Opłaty, które biblioteka pobiera. Kary za przetrzymanie książek. Pewne usługi, za które pobiera, czyli tam ksero i inne drobne. I tak jest do tej pory, za korzystanie z Sowy. Przede wszystkim to są środki, które pobieramy na zakup materiałów, które zużywają się i wyrzucamy je, bo na to no, trzeba znaleźć pieniądze. I to właściwie wszystko. Jeśli powstanie kawiarenka, no to też ta kawa nie może być za darmo.